W Rosji zliczono już wszystkie głosy oddane w wyborach parlamentarnych. Wygrała partia Jedna Rosja. Partia Jedna Rosja, która popiera prezydenta Władimira Putina, w sumie zdobyła 49,82% głosów. Jedna Rosja, jak widać, zdobyła większość głosów, większość parlamentarną, ale mimo to jej wynik jest nieco gorszy niż w 2016 roku. Drugi wynik należy do Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Partia uzyskała 18,93% głosów. 5-procentowy próg wyborczy przekroczyła także partia Nowi Ludzie. Frekwencja wyniosła ponad 51%, to znacznie więcej niż w poprzednich wyborach. To pokazuje, że ludzie poważnie traktują tworzenie najwyższego przedstawicielstwa władzy państwowej, czyli Dumy Państwowej. Z wynikami wyborów nie zgadza się opozycja, która mówi o fałszowaniu głosowania. Wczoraj wieczorem na placu Puszkina w Moskwie kilkaset osób domagało się anulowania głosowania internetowego.